Nie omyliła się, Nazajutrz Ewarys oświadczył że w sprawach służbowych musi wyjechać do Lwowa, powiedział to przez telefon i nawet nie przyszedł pożegnać się, Walizkę kazał odesłać wprost na dworzec, bognę ogarnęła rozpacz, w pierwszej chwili chciała biec na dworzec i błagać by został, jechać za nim nie wiadomo po co, wezwać czyjejś pomocy, Borowicza, rusowa, karasia, Czyjkolwiek. Wieczorem dostała silnej gorączki i kilka dni przeleżała w łóżku nieprzytomna. Nie pozwolono jej zaraz wstać. Czuła się ogromnie osłabiona. Krewni, którzy ją odwiedzali, znowu rozpoczęli swoje namowy, by rozwiodła się z warystem. I ona już innego wyjścia nie widziała. Nie miała już sił walczyć, nie miała nadziei. Pomału zaczęła ją ogarniać apatia, pomimo nalegań lekarza, by wychodziła na spacer, nie opuszczała wcale domu. Chudła przy tym i mizerniała coraz bardziej. Ewaryści wiedziała, że wrócił razem z przyjemską i zamieszkał znowu w Konstancinie. Do domu nie zajrzał wcale wreszcie uległa naleganiom rodziny. Pewnego popołudnia usiadła przy biurku, by napisać list do męża. I właśnie podczas pisania znowu dostała silnego zawrotu głowy. Obecna przy tym pani Pajęcka przestraszona, wezwała lekarza, a od niego dowiedziała się bogna, że ma zostać matką. I nagle zmieniło się w niej wszystko. Opanowała ją jakaś nieludzka radość, już nie myślała o rozwodzie, w jej życiu powstała rzecz większa, cel przesłaniający z sobą całą resztę jakaż była teraz spokojna i szczęśliwa. O krok, o jeden krok, myślała. Byłam od popełnienia fatalnego błędu, od zbrodni, bo pozbawienie dziecka rodzinnego domu, pozbawienie ojca to zbrodnia. Cóż znaczy ta przelotna miłostka Ewa? Nic, trochę moich łez, a dziecku nasze rozejście się sprawiłoby niepowetowaną krzywdę. Zresztą po cichu żywiła nadzieję, że wiadomość ta poruszy również ewarysta, i nie zawiodła się. Nie zdążyła mu wszystkiego powiedzieć do końca, gdy krzyknął: Co ty mówisz? Zaraz przyjdę. Odłożył słuchawkę i rzeczywiście w pięć minut był w domu. Podniecony i rozczulony wyściskał bognę. Nawet zaczął coś przebąkiwać, że nie zawsze był dobrym mężem. Że ma już taką złą naturę, że trzeba mu wybaczyć miękkość charakteru, że sam Bóg go upomina, że wreszcie taką okazję należy oblać. Przez kilka dni wracał do domu, sprowadził masę broszur o ciąży, karmieniu, o wychowywaniu niemowląt. Wezwał dwóch najznakomitszych ginekologów, którzy orzekli, że ciąża rozwija się normalnie, i zalecili bognie wyjazd na kilka miesięcy na wieś. Oto mądra myśl! ucieszył się Ewaryst. Pojadę z tobą, ależ twoje obowiązki. Zresztą ja mogę zostać w Warszawie! perswadowała. Obowiązki to głupstwo, a grunt, żebyś była zdrowa, żebyś szczęśliwie urodziła. Za tydzień wyjeżdżamy. Gdy jednak upłynął tydzień, okazało się, że Ewaryst nie może wyjechać. Jedź ty sama, a ja, gdy się tylko z tym i owym ułatwię, zaraz przyjadę. Nie wierzyła mu, lecz tak nalegał, że wreszcie wyjechała sama. I oto siedziała już w Iwanówce prawie trzy miesiące. Oczywiście nie przyjechał, z początku przysłał kilka kartek z pozdrowieniami, później w ogóle zamilkł. Pomimo to nie myślała o powrocie. Z listów, jakie nadchodziły z Warszawy, dowiadywała się, że hula, że nawet w ich domu urządza pijatyki, że bywa na nich przyjemska. Bolało ją to, lecz nabrała jakiejś dziwnej, pogodnej rezygnacji. I zazdrość nie piekła jej tak jak dawniej. Całymi dniami czytywała ojcu, chodziła z nim na dalekie przechadzki, a obcowanie z tym rozumnym starym człowiekiem, patrzącym na wszystko pod kątem wieczności, ze spokojem beznamiętnego badacza, napełniało i jej usposobienie harmonijną ciszą. Również i rozmowy z panem Pochoreckim nie mąciły tego nastroju. Stary pan przypomniał bognie jakąś stalową, potężną machinę. W której popsuło się coś kiedyś, w której zdruzgotaną część zastąpiono nową, niezbyt dobraną i wywołującą nieustanny zgrzyt. Lecz właśnie dlatego, że zgrzyt ten był taki jednostajny, łatwo było przyzwyczaić się do niej nie pamiętać o nim. Najczęściej wracając z przechadzki, już z daleka widzieli pod wielkim kasztanem, nakryty do obiadu stół, lato bowiem tego roku było wyjątkowo pogodne. Przykrytym gątem dworku za dnia robiło się duszno. Po drugiej stronie dziedzińca, przy płocie oddzielającym zabudowania folwarczne, zazwyczaj stała, raczej tańczył w miejscu, opędzając się ślepnią i bąką wierzchowiec pana Pochoreckiego. Najczęściej bowiem przyjeżdżał konno, utrzymując, że nic tak nie konserwuje zdrowia, jak dobry kłus. Tym jednak razem pod parkanem stała obdrapana bryczuszka, zaprzężona w niezbyt dobraną parę wysokiego, jasnokościstego bułanka i w małego gniadosza. Bogna zwróciła uwagę ojca na ten niezwykły zaprzęg, a profesor powiedział, musiało się coś stać w pochorcach. Albo Walery jedzie na kolej, albo przywiózł kogoś. I rzeczywiście przywiózł. Pod kasztanem obie ciotki uwijały się koło jakiegoś pana w jasnym sportowym ubraniu. Bogna ze zdumieniem poznała Borowicza. Hop, hop, panie Stefanie! zawołała. Zerwał się z miejsca i z serwetką w ręku szedł ku nim. Bogna ogarnęło rozrzewnienie, jak za dawnych lat, jakże dawnych lat w tej samej Iwanówce są znowu razem. Tylko on już ma siwiejące włosy na skroniach, a ona. Stefek, ucieszył się profesor. Jakiż dobry duch cię natchnął, żeś przyjechał do nas na wieś. Witajże, że, drogi chłopcze. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani. Witał się, lecz pod jego uśmiechem dostrzegła jakiś niepokój. A to nie mogłeś nas uprzedzić? Strofował profesor Brzostowski. Przyjechałem do pochorców dość niespodziewanie, wyjaśnił Borowicz. Wuj Walery miał różne sprawy melioracyjne i właśnie załatwiłem to w Ministerstwie Rolnictwa. Więc teraz skorzystałem ze sposobności i wuj mnie zabrał do państwa. – Lado pan wygląda – zauważyła Bogna. – Ja? Ależ nie – zaprotestował. – Czuję się znakomicie. Wypoczniesz i wydobrzejesz tutaj, orzekł profesor. Mamy cudne lato. Na długo przyjechałeś? Niestety tylko na jeden dzień. Na i pan Walery. Bogna uważnie wpatrywała się w jego surową twarz w nadziei znalezienia w jej wyrazie objaśnienia do dziwnego zachowania się Borowicza. Przeczuwała nie wiedziała z całą pewnością, że ten przyjazd to zdenerwowanie Stefana. Te jego komentarze o melioracji ukrywają coś ważnego, coś bardzo ważnego, lecz rysy pana Pochoreckiego nie powiedziały jej nic, a w jego oczach dostrzegła tylko te same pobłyski smutku i cierpienia. Czyżby pan Walery, myślała, zdecydował się powierzyć Stefanowi zarząd pochorców? Lecz zaraz odrzuciła ten domysł. Po pierwsze, znała zbyt dobrze krytyczną opinię Pochoreckiego o siostrzeńcu. A powtórę? Wprost przez skórę czuła, iż ona musi tu wchodzić w grę, ona osobiście. Tymczasem zasiedli do obiadu. Pan Walery, który z zasady jadał tylko u siebie, w milczeniu spoglądał w stronę ogrodów, gdzie pielono grzędy. Kuzyn Brzostowski i ciotki zasypywali Borowicza pytaniami. Profesor jadł zamyślony. Kiedyż pan nareszcie? Zapytała Stefana ciotka Teresa. Rzuci to obrzydliwe miasto i przyjedzie tu na stałe. Panu Waleremu przydałaby się pańska pomoc. Wuj jej nie potrzebuje, proszę pani, spokojnie odpowiedział Borowicz. Pan Pochorecki ocknął się. Mylisz się, potrzebuję, bardzo potrzebuję pomocy. Ale nie ty możesz mi jej udzielić, nie potrafisz. Młody Brzostowski zaśmiał się. No to już chyba pan żartuje. Przecie Stefan z Ziemi wyrósł, a poza tym zdobył duże wykształcenie, wiedzę. Głupstwa pan gada, uciął pochorecki. Stefan wyrósł z Ziemi, ale śmierdziała mu i przeflancował się na inny grunt. Nie miał jej, oponował Brzostowski. Gdyby nie została po tamtej stronie. To też by nie gospodarował. Ziemia mu śmierdzi, a śmierdzi właśnie z tej racji, że posiadł wiedzę, że wykształcił się. Nazywają to wiedzą i wykształceniem, ale czy nie jest czasem odwrotnie? Cóż on wie i czego się nauczył? Czy rozumie życie, czy rozumie świat, czy rozumie siebie? Nie. Pan więcej o tym wie i więcej rozumie, pan i ja. Wiemy, że słońce wschodzi i zachodzi. Że deszcz pada i rosa, że żyjemy po to, by orać, by siać, by plony zbierać i znowu siać. A gdy jest urodzaj, wiemy, że Bóg dał. Gdy nie urodzaj, że Bóg zabrał. Wiemy, po co żyjemy, wiemy, dlaczego pomrzemy. My wszystko wiemy, bo oczy mamy otwarte. Bo Ziemia nas uczy, kształci nas na swoich pewnikach, niezachwianych, trwałych, wiecznych. Nie mamy potrzeby, nie mamy woli grzebania się w naszych prawdach. Stoją nad nami jak las, a my wśród nich żyjemy bezpiecznie o swoją równowagę, w której znajdujemy siłę, nie siłę pędu, lecz trwania. A owe wiedza i wykształcenie, Karczują ci wszystkie prawdy, podważają pewniki, burzą harmonię świata, napełniają umysł chaosem wątpliwości i w końcu robią z człowieka to, że swoją niepotrzebnością sam się zatruje. Bogna przypomniała sobie, co kiedyś mówił Borowicz. Kto wie, czy szczytem człowieczeństwa nie jest absolutna nieużyteczność jednostki i zbędność w społeczeństwie? Strać, że mi tajemnicę, mój drogi Walery, odezwał się profesor. Czym się wyraża twoja użyteczność? Tak na przykład twoja. Nigdy nie podawałem się za ucieleśnienie moich poglądów. Jeżeli jednak zależy ci na tym, służę. Będę ci wdzięczny. Otóż, zmarszczył brwi pan Pochorecki. Znasz użyteczność powiedzmy gnoju. Moja jest podobna na mnie, na moich zasadach lub, jeżeli chcesz poezji na moim grobie, wyrośnie to, co pozwoli osądzić wartość takiego jednego życia. Bądź łaskaw przeżyć mnie o kilka lat, a zobaczysz. Mówił bardzo poważnie, więc nikt nie zaśmiał się z dowcipu, po chwili dodał. Właśnie Stefan zebrał dla mnie potrzebne informacje i przywiózł mi pewność, że nawet w naszym szablonowym ustroju prawnym, Będę mógł swoje plany urzeczywistnić. Więc pan, dlatego przyjechał? Wyrwało się bognie. Odetchnęła z ulgą. Naturalnie miała niemądre przywidzenia. To ten kobiecy egotyzm. Zawsze wszystkie rzeczy łączyć z własną osobą. Na szczęście jej okrzyk nie został spostrzeżony, gdyż profesor zaczął mówić: Mylisz się, Walery, Zapominasz o jednej rzeczy: że człowiek nie jest ilościową cząstką ludzkości. Że społeczeństwo to nie suma jednakowych wartości. Jest przede wszystkim sobą, indywidualnością. Posiada do dyspozycji mózg, czy też ulega swemu umysłowi, temu fenomenowi przyrody, będącemu jednocześnie podmiotem i przedmiotem, nierozdzielnie wiążącemu te dwa elementy na pozór nie dające się utożsamić. Jeżeli chcesz w istocie ludzkiej szukać pierwiastka nadprzyrodzonego właśnie w tym nielogicznym więźle, w tym, iż ten węzeł musi stać w sprzeczności z logiką, znajdziesz punkt wyjścia. Jakiż stąd wniosek? Prosty. Pokarmem umysłu jest poznawanie, żądza nietrwania czy przetrwania, jak mówisz, lecz pędu, postępu, odkrywania nowych prawd, wydobywanie ich z głębiń Ziemi, z tkanki roślin, z atomów i z bezmiarów gwiazd. Z własnych myśli wreszcie. Poznawanie wszechświata, poznawanie siebie i poznawanie swojej roli we wszechświecie. Tu jest źródło wszelkiej wiedzy. Tu kryje się motor nauki. Jakże możesz zmusić swój umysł, by wyrzekł się tego, co jest, co musi być racją Jego istnienia? Powiadasz, że żyjemy bezpieczni w naszych prawdach. Ależ gdy pewnego dnia bodaj przypadkiem przyjrzysz się im bliżej, spostrzeżesz fikcyjność wielu z nich. Pan Walery zaśmiał się sucho. Zapewne, ale przeceniając zdolność umysłu i powierzając mu rolę taksatora prawd, z góry skazuję się na wariacką karuzelę, na jakiś kadryl prawd zmieniających się zawrotną szybkością. Mój kochany, weź to w perspektywie historii. Iluż tu było objawicieli wszelkiej mądrości, a co zostało z nich dzisiaj? Jednak żyli równie bezpiecznie w cieniu swoich prawd, do których doszli. Otóż to, uderzył się po kolanie pan Walery, o to mi chodziło. Nie jest ważne, co stanowi prawdę, lecz co uważamy za prawdę. Nie posuniesz swojej zarozumiałości aż do twierdzenia, że nauka da nam poznanie roli człowieka we wszechświecie daje nam drogą, którą się nigdzie nie dojdzie. Bo jechać po to tysiące mil przez tysiące lat, by nie ruszyć się z miejsca i być tak dalekim od prawdy, jak ten, kto przyjął i uznał najbliższą? Dobogny pochylił się Stefan. Tak dawno, szepnął, nie byłem w Iwanówce. Czy wszystko tu po staremu? Widziałem, że obora teraz jest murowana. Chciałby pan przejść się? Z przyjemnością. Wstali cicho i ruszyli w stronę folwarku. Upał jeszcze się wzmógł, ale od lasu ciągnął chłodniejszy powiew. Szkoda, że pan Pochorecki nie zatrzyma pana dłużej. Drogi panie Stefanie, zaczęła. Czy musi pan jechać? Muszę. Przywiozłem wojowi materiały do jego projektów. Czy to tajemnica? Nie. Wuj zamierza zrobić ze swoich dóbr rodzaj fundacji. Chcę podzielić wszystko na działki dwudziestohektarowe i osadzić na nich chłopów. Ma to być multum ordynacji. Ziemi nie wolno sprzedać, ani wydzierżawić, ani zastawić. Ach więc tak, zdziwiła się Bogna. A pan? Co ja? Przecie pan jest najbliższym spadkobiercą swego wuja. Borowicz wzruszył ramionami. Nie mam na to wpływu. Ale pan nawet pomaga zrealizować ten plan, pozbawiający pana majątku olbrzymiego majątku? Nie pomagam. Jednak umyślnie po to pan przyjechał. Borowicz spojrzał na nią. Miałem i inne powody, więc nie omyliła się. Pierwsze wrażenie nie zawiodło. Chodziło tu o nią i znowu czuła wzrastający niepokój. Miałam i inne powody, powtórzył niepewnym głosem borowicz. Zatrzymała się i spojrzała mu w oczy. Słucha mnie, że pan mówi. Ach, zaśmiał się, a raczej udał, że się śmieje. Nic znowu tak ważnego to jest. Nic poważnego. Nie należy przesadzać. Unikał jej wzroku, a bogną opadły najgorsze przeczucia. Zbladła i chwyciła go za rękę. Panie Stefanie, co się stało? Nic się nie stało odpowiedział trochę poirytowanym głosem. Jeszcze nic się nie stało i błagam panią, niech pani się uspokoi. Hefaryst? Pan ma od niego dla mnie? Nic zupełnie. O Boże, pani bogno, niechże się pani nie denerwuje. Zdało się jej, że już wie wszystko. On tu przysłał Stefana z zawiadomieniem, że wniósł rozwód, że żeni się z przyjemską. Uczuła dojmujący ból w piersiach i nieznośną suchość w gardle. Więc wszystko przepadło. Wszystko, na czym zbudowała swoje życie, rozchwiało się, runęło. I ta kobieta, ta zła kobieta, która zabrała jej chłopca z bajki, niemądrego, naiwnego chłopca, oplątała go. Wstali przy spichrzu, z którego otwartych drzwi szedł wilgotnawy zapach zboża. Tuż bujnie obrośnięty perzem i końskim szczawiem leżał pęknięty kamień młyński. Bogna usiadła na nim i patrzyła nieruchomymi źrenicami w pustą czeluść spichsza. Niech pan mówi! odezwała się drewnianym głosem. Właściwie to nic pewnego, zaczął. I bardzo proszę, by pani nie przyjęła tego zbyt tragicznie. Powtarzam, że może to być nieporozumienie. Pan prezes Jaskulski. Obawia się, ale sam muszę przyznać, Ewaryst kategorycznie nie zaprzecza. Na razie ustalono brak około czterdziestu tysięcy. Bogna w pierwszej chwili nie zrozumiała. Myślami była tak daleko. Dopiero gdy spojrzała w oczy Borowicza, zorientowała się od razu. Boże, krzyknęła. Ależ jeszcze nic nie wiadomo, zawołał. To niemożliwe, to niemożliwe, nie wierzę. Zakryła twarz ręką. Ewaryst nigdy by tego nie zrobił. Borowicz rozłożył ręce, jednakże on nie zaprzecza. Prezes zrobił wszystko, co od niego zależało, by nie nadawać sprawie rozgłosu. Szczegółów i ja nie znam. Wskutek jakiegoś zażalenia czy denuncjacji wyznaczono komisję i podobno stwierdzono, że niektórzy petenci nie otrzymali przyznanych pożyczek, a podjął je skasę Ewaryst. Poza tym kazał kasjerowi wypłacić sobie zaliczki na pobory. Bardzo duże pobory, i wszystkie te nieformalności na razie wynoszą prawie 40 tysięcy złotych. Jednak nie jest wykluczone, że okaże się tego więcej. Okropnie przykra sprawa, wszczęto śledztwo. Czy. czy on jest aresztowany? Nie, Jaskulski zrobi wszystko, by do tego nie doszło. Boże, Boże. Ale panie Stefanie, przecie mówi pan, że to może być jakieś nieporozumienie. Borowicz milczał. Widział pan Ewarysta? Tak, właściwie to on nie prosił by zawiadomić panią. Sytuacja jest o tyle do uratowania, że prezes trzyma wszystko w ręku. Prezes oświadczył Ewarystowi, że jeżeli w krótkim czasie wpłaci całość z przeniewierzonej kwoty, rzecz da się zatuszować czterdzieści tysięcy, skąd ja wezmę tyle pieniędzy? Poszedł drogi. Nie mogę myśli zebrać, ale nie ma czasu do stracenia, zerwała się, która to? Kwadrans po piątej, spojrzał na zegarek Borowicz. Najbliższy pociąg odchodzi o dziewiątej, jeszcze mogę zdążyć, muszę zdążyć, więc chce pani jechać? Oczywiście. Powzięte konkretne postanowienie otrzeźwiło ją od razu. Wyciągnęła obie ręce do Borowicza. – Kochany panie Stefanie, bardzo panu dziękuję. Nigdy panu nie zapomnę tej dobroci. – Niech pani o tym nie mówi – zmarszczył brwi. – Czy i pan pojedzie? – Ma się rozumieć. Nie na wiele się pani przydam w drodze, ale… Nie dokończył i odwrócił się – Bogna poszła do domu, wywołała kuzyna i oświadczyła, że zaraz wyjeżdża. Powiedz, że mój mąż zachorował. I proszę cię, każ zaprzęgać konie jak najprędzej. Chciałabym koniecznie zdążyć na wieczorny pociąg. Czy coś niebezpiecznego? zaniepokoił się. Och, mój drogi, nie wiem, nic nie wiem, i przebacz, że cię popędzam, ale nie mam chwili do stracenia. W szalonym pośpiechu spakowała nieduży neseser. Przebrała się i właśnie nakładała kapelusz, gdy przed ganek zajechały konie. Jednocześnie zapukano do drzwi. Był to pan Pochorecki. W pierwszej chwili chciał ją zapytać o powód wyjazdu, lecz widocznie dostrzegszy, że jest zapłakana, powiedział – Szkoda, że wyjeżdżasz, moja mała przyjaciółko. Znowu zostawiasz mnie samego. Nagle bognem olśniła myśl. Panie Walery, czy kupiłby pan moją część wanówki? Zmarszczył brwi i spojrzał jej w oczy. Będzie tego, nie wiem dokładnie, ale coś około stu hektarów. dodała z pośpiechem. Kuzyn to obliczy. Później można wydzielić. Spotkało cię coś złego? Tak, odpowiedziała krótko. Ile ci potrzeba? Dużo czterdzieści tysięcy. Zatrzymała oddech w piersi. Zastanowię się, odezwał się po krótkiej pauzie. W ciągu dwóch dni przyślę ci odpowiedź. Zależy ci na czasie? Bardzo, ścisnęła jego rękę. Nadszedł ojciec i ciotki. Żegnała się prędko, nikomu nie powiedziała oczywiście, dlaczego tak nagle wyjeżdża. Nikt zresztą nie pytał. Domyślali się, że musiało zajść coś przykrego i niespodziewanego. Kiedy wrócisz? Zawołał profesor, gdy już siedziała w powozie obok Borowicza. Nie wiem, ojcze, nic nie wiem. Bądźcie zdrowi. Szczęśliwej drogi. Konie z miejsca ruszyły kłusem. Zatoczyli duże półkole przy parkanie z sadu. Okute żelazem koła zagruchotały na brukowanym dojeździe. Zadudniły na małym mostku, a za mostkiem droga wpadała między wysokie łany pszenicy. Zwijała się kręto a dalej zanurzała się w pochoreckich lasach. Do stacji jechało się puszczą dobre pięć kilometrów, później zaś pokaźny szmat drogi szerokim traktem wysadzonym po obu stronach starymi brzozami. Ponieważ deszczu nie było od dawna kurz wkrótce pokrył szarą warstwą skóry powozu im białe kitle borowicza i bogny milczeli przez całą drogę. Bogna pochłonięta myślami o straszliwej sytuacji, jaką zastanie w Warszawie. Usiłowała przygotować jakiś plan działania, ma się rozumieć, zdawała sobie sprawę z faktu, że w każdym razie waryst utraci swoje stanowisko, że słowem straci wszelkie dochody. Ale to najmniej ją martwiło. Z głodu nie umrą, jakaś posada zawsze się znajdzie. Byle tylko zwrócić czym prędzej, z podziemi wydobyć, zwrócić te nieszczęsne pieniądze i byle nie rozeszło się to po mieście. Jeżeli jednak pan Jaskulski obiecał zachować tajemnicę, wszystkiemu da się jeszcze zapobiec. Najgorsze było to, że okropne te przejścia mogą wprost przygnieść ewarysta, Czyż ten dzieciak znajdzie w sobie dość sił, dość odporności? By nie ugiąć się, nie załamać pod takim ciosem. Żeby tylko największego głupstwa nie popełnił, Boże, żeby nie popełnił. Powtarzała w myśli, starając się nie dopuścić do swej świadomości obawy, że waryst targnie się na własne życie. On, dla którego godność i honor i szacunek ludzki i ta ohydna opinia publiczna tyle znaczą. Jakich należy użyć argumentów, by go uspokoić, napełnić otuchą, udowodnić, że jeszcze nie wszystko stracone? Jego religijność może tu być poważnym atutem, a poza tym jest przecie młody, ma zostać ojcem, ma obowiązki. Trzeba to podkreślić i jeszcze powtórzyć, co mówił profesor Brzostowski o samobójcach. Gardzę człowiekiem, który dobrowolnie wyrzeka się życia, Dowiód tym bowiem, że jest tępy i ograniczony. Wart jest śmierci, gdyż jego umysł nie zna głodu poznawania. Nie odczuwa rozkoszy myślenia, zgłębiania i kontemplacji. Jeżeli nie ciekawi go życie, jakiekolwiek najgorsze życie, nie zasługuje nawet na żal. Jeżeli przesłonił sobie cel życia, poznawanie jakimś innym celem, to głupiec. A jego nieszczęście nie może mnie wzruszyć, gdyż jest bezrozumne. Bogna nie w zupełności podzielała zdanie ojca, lecz postanowiła nie zaniechać niczego, co by mogło odwieść ewarysta od rozpaczliwego kroku, a poza tym należało wydobyć pieniądze. Jeżeli pan Walery zdecyduje się na kupno i części iwanówki, rzecz zostanie rozwiązana. Pieniądze zaraz przyśle, a formalności, Załatwi się później. Wprawdzie w ten sposób odpadnie jej mała renta, ale mniejsza o to. Dotkliwsze będzie samo wyzbycie się ostatniego kawałeczka ziemi, jaki pozostał w ich bliższej rodzinie. Wprawdzie będzie mogła po dawnemu bywać w iwanówce, lecz już tylko jako gość. No i pan Walery nie daruje jej nigdy tej sprzedaży. Jakie to dziwne, myślała z goryczą. Tak niedawno zapewniałam go, że nie odstąpię od tej ziemi. Ale teraz stawało się to drobiazgiem, który w niczym nie może wpłynąć na rzecz najgłówniejszą, na konieczność ratowania ewarysta. Byle tylko pan Walery zgodził się na kupno, w przeciwnym razie zebranie tak wielkiej sumy, przechodziło granice jej możliwości. Obliczała, że za biżuterią może dostać najwyżej cztery, pięć tysięcy, za stare srebra, etolę sobolową i różne drobiazgi może drugie tyle. Mebli można będzie sprzedać tylko część, gdyż resztę wzięli na raty, a tych niewiele spłaciła, gdyż Ewarys uzyskiwał prolongaty. Zostały jeszcze pożyczki, ciotka Symieniecka, dina Karasiowa, pajęccy. I przede wszystkim oszczędność posunięta do maksimum. Oszczędność. Tę zastosowała od razu, gdy dojechali do stacji, oświadczyła Stefanowi, że pojedzie trzecią klasą. Próbował perswadować, lecz nie ustąpiła pociąg był prawie pusty, z łatwością znaleźli wolny przedział. Przykry zapach lakieru i jakichś środków dezynfekcyjnych napełniał powietrze. Dopiero gdy wagony ruszyły, do rozgrzanego wnętrza wpadł świeży powiew. Kiedy się to stało? Zapytała bogna. Trudno mi ustalić datę, po namyśle odpowiedział Borowicz, ale zdaje mi się, że przed pięciu dniami. Boże. <grytania> Czemuż nie zawiadomiliście mnie od razu? Ja zostałem powiadomiony przez prezesa Jaskulskiego dopiero wczoraj rano. Rozmówiłem się z awarystem i natychmiast wyjechałem. Nie robię panu wyrzutów, panie Stefanie. Przeciwnie, jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Pana to przecie nic nie obchodzi. Naprawdę dwie noce w wagonie. Pani bogno, powiedział z wyrzutem. Ale przecie znacznie prościej było zadepeszować, podniósł na nią oczy. Jak zadepeszować? Prawda, przyznała ale wystarczyłoby napisać natychmiastowy przyjazd konieczny. Przepraszam panią, skąd ja mogłem wiedzieć, że pani dowiedziawszy się o co chodzi, w ogóle chciałaby przyjechać, powiedział z naciskiem. Zdziwiła się. Przecież to zrozumiałe? Nie tak bardzo, uśmiechnął się ironicznie. Nie szpiegowałem was, ale daruję pani otwartość dla nikogo nie było tajemnicą, że ten pan Zdradzał panią, żeście byli bliscy rozwodu, że w każdym razie nie ma pani powodów do zbytniego współczucia dla swego męża. Panie Stefanie, ale niech w chwili, gdy spadło na nieszczęście. Takie nieszczęście, podkreślił Borowicz. A o to panu chodzi. Borowicz wzruszył ramionami i odwrócił się do okna. Bogna zastanowiła się. Rzeczywiście Stefan miał prawo wątpić, czy ona zechce ratować Ewarysta. Nie znał przecie ich stosunków. I mnie nie znał, pomyślała, a jednak aż sama teraz zdziwiła się, że nie miała żadnych wątpliwości. Bądź co bądź, od niej tylko zależało obecnie wyparcie się Ewarysta. Zerwanie i uwolnienie się od kompromitacji, od współodpowiedzialności materialnej i moralnej. Przecie trzeźwo oceniała położenie, w najlepszym wypadku bieda i ciężka praca, zupełne usunięcie się z życia towarzyskiego, może nawet ostracyzm. Rozumiała to od początku, no i pozostanie przy człowieku, dla którego nie można już mieć szacunku, któremu nie można ufać, którego trzeba się wstydzić. Myśli Borowicza tymi samymi widocznie szły torami, gdyż zaczął mówić. O to mi chodzi, pani bogno, że ani przez moment nie wyobrażałem sobie, jadąc do Iwanówki, że tak pani zareaguje na tę wiadomość. O to mi chodzi. I jeżeli postanowiłem zawiadomić panią osobiście, to jedynie dlatego, że obawiałem się, bezbyt brutalna wiadomość nie zaszkodziła pani w jej obecnym stanie. Czy. czy pozwoli mi pani mówić szczerze? Był wzburzony i z trudem panował nad rozedrganymi mięśniami twarzy. — Proszę pana — powiedziała spokojnie. — Otóż znam panią od lat i wiem, że brzydzi się pani, że raczej brzydziła się pani zawsze wszelkim brudem, błotem. Skąd mogłem przypuszczać, że zechce pani dobrowolnie ocierać się o ten brud? — Nie, absolutnie nic pani nie zmusza. Zmarnował, zaplugawił pani życie. Obraził panią już tym samym, że pozwolił sobie po nią sięgnąć, zbezcześcił swoimi zdradami. Niczego oprócz krzywdy i hańby pani nie dał, a na zakończenie zrobił panią żoną złodzieja. Panie Stefanie, zawołała, niechże pan ma dla mnie trochę litości. Nie mogę, nie mogę, wybuchnął. To jest potworne. Nie rozumiem tego, nie chcę rozumieć. On jest moim mężem. Jest łajdakiem. Wzięła go za rękę i powiedziała z naciskiem. Ma pan prawo tak go nazwać, ale panie Stefanie, nie ma pan obowiązku pastwienia się nade mną. Wyrwał rękę, zerwał się z miejsca i stanął przy oknie. Po dłuższej chwili zaczął mówić, nie patrząc na Bogną: Mam obowiązek, obowiązek przyjaźni. Mam obowiązek uprzytomnić pani jej sytuację. Nie mogę nazwać wielkodusznością tego, co jest szaleństwem. Pani nie ma prawa gubić siebie. Pojąłbym jeszcze zamiar materialnej pomocy, chociaż i do tej nie jest pani obowiązana. Proszę tylko zastanowić się. Usiadł przed nią i kurczowo zaciskając z dłonie, recytował, jak wielokroć, powtórzoną lekcję. Proszę wracać z najbliższej stacji, pojadę sam. Zrobię wszystko, co trzeba. Zajmę się w imieniu pani wydobyciem pieniędzy i zwróceniem ich do kasy funduszu. Zapakuję pani rzeczy i odeślę do Iwanówki. Będę codziennie pisał do pani. Proszę mi zaufać, proszę usłuchać. Przysięgam, że zrobię wszystko, by uratować Ewarysta. Ale niechże On więcej nie plami pani, niech nie ośmieli się jej dotknąć. Błagam Panią, Zaklinam na moją bezgraniczną przyjaźń. Potrząsnęła głową i uśmiechnęła się smutno. Jakże on jej nie rozumiał. Nie, panie Stefku, nie. Nie mogę tak postąpić. Dlaczego? Dlaczego? Jestem jego żoną. Ach, żachnął się. Mam zostać matką jego dziecka, dodała. A poza tym, panie Stefanie, ja go kocham. Spojrzał na nią z nienawiścią i opuścił głowę. Do końca podróży nie zamienili już więcej słowa na ten temat. Borowicz siedział ponury, udając, że drzemie. Bogna nie spała również. W Warszawie byli przed ósmą. Jeszcze raz gorąco podziękowała Borowiczowi i poszła pieszo do domu. Drzwi otworzył lokaj, zaspany i na pół ubrany. Czy pan już wstał? Zapytała bogna. Dzień dobry, pani, jak to dobrze, że jaśnie pani przyjechała. Mamy już tu rzeczywiście. Czy pan śpi jeszcze? Służąco obejrzał się bezradnie. Gdzie jest pan? Przeraziła się bogna. Pana aresztowali wykrztusił. Co? krzyknęła. W tej chwili nadbiegła Jędrusiowa i od razu wybuchnęła płaczem. Całowała bognę po rękach, powtarzając: Moja biedna panienka, moja nieszczęsna, moja biedna. Kiedy pana aresztowali? Wczoraj w południe. Takie nieszczęście. Jedno przez drugie zaczęli opowiadać. Bogna usiadła na jakimś krześle i zaciskała zęby, by nie rozszlochać się przy nich, by oprzytomnieć. Przyszło dwóch cywilnych i komisarz, siedli do taksówki i pojechali. Pozwolili panu zabrać trochę bielizny, ale pisać ani telefonować nie. Pan bardzo gniewał się, a stróż i windziarz, którzy wyszli na ulicę, słyszeli, jak komisarz kazał szoferowi jechać do urzędu śledczego. Zostawcie mnie samą, cicho powiedziała bogna. Przez kilka minut siedziała nieruchomo. Później wstała, bezmyślnie przeszła przez całe mieszkanie i zatrzymała się przy telefonie. Trzeba działać, trzeba działać, powtarzała półgłosem, jakby chcąc zmusić się do skupienia myśli. Aresztowanie to jeszcze nie znaczy uwięzienie, nie należy tracić nadziei, przede wszystkim porozumieć się z Jaskulskim. Tak, przecie po to zatrzymała się przy telefonie, połączyła się z centralą funduszu. Czy mogę mówić z panem prezesem Jaskulskim? A kto mówi? Tu bogna Malinowska. Aha, sprawdzę, pani będzie łaskawa zaczekać. Teraz dopiero uderzyło ją wymówione własne nazwisko. Czuła, że krew napłynęła jej do twarzy w funduszu oczywiście wszyscy wiedzą. Boże, boże! Jakie to straszne! Oparła się o ścianę, kręciło się jej w głowie. Na szczęście w tejże chwili usłyszała głos Jaskulskiego. Dzień dobry, pani bogno. Czy pani mówi z domu? Tak, przyjechałam, wiem od Borowicza. Za kwadrans będę u pani. Jaki pan dobry, nie chciałabym trudzić. Może ja. Nie, nie, przerwał. Wolałbym u pani. Prawda, spostrzegła się. Jej zjawienie się w biurze mogłoby skompromitować prezesa. Zaraz będę, zakończył Jaskulski. I rzeczywiście, zanim zdążyła umyć się, przyjechał, był bardzo wzruszony, długo całował i ściskał jej ręce. Później zaczął opowiadać, rzecz przedstawiała się gorzej niż ją przedstawił Borowicz. Okazało się, że podczas rewizji kasy waryst, widocznie chcąc się ratować, niepotrzebnie przedstawił kwity, które niestety okazały się fałszywe. Dlatego aresztowano go. Ale istnieją możliwości naprawienia tego fatalnego błędu. Mianowicie trzeba tym osobom, których pokwitowania zostały sfałszowane, czym prędzej wpłacić całkowite kwoty. Można mieć nadzieję, że zgodzą się oni oświadczyć, iż upoważnili dyrektora Malinowskiego do pokwitowania w ich imieniu, na przykład jako prywatni jego znajomi. On zaś zamiast pokwitować od siebie, napisał ich nazwiska. Nie podrabiał, lecz po prostu napisał. Rozmawiałem już z tymi panami i odniosłem wrażenie, że zgodzą się. Boże, Boże, płakała Bogna. Najgorsze jest to, że jak się okazało, kwota nadużyć wynosi przeszło 60 tysięcy. Ściśle 67 tysięcy 420 zł. I trzeba najdalej w ciągu trzech dni to wpłacić. Oczywiście, jeżeli pani w ogóle może i jeżeli chce. A czy wówczas zwolnią go? Drżącym głosem zapytała Bogna. Sądzę, że tak. Osobiście zrobię wszystko, co leży w moich możliwościach. Wie przecie pani, że dla niej niczego nie zaniedbam, jednakże nie przypuszczam, by w obecnym stanie rzeczy moja pomoc wystarczyła. Trzeba przede wszystkim uzyskać zgodę poszkodowanych. No, i nacisnąć odpowiednie sprężyny w Ministerstwie Sprawiedliwości. O ile nie mylę się, pan Malinowski miał tam duże stosunki. Im bogna na to liczyła, lecz spotykał ją jeden zawód za drugim. Ci panowie, z którymi przyjaźnił się Ewaryst, albo wcale przyjąć jej nie chcieli, albo rozkładali ręce na znak, że są tu bezsilni. Wreszcie późnym wieczorem, dzięki interwencji Staszka Karasia, uzyskała od prokuratora pozwolenie na dziesięciominutową rozmowę z ewarystem na jutrzejszy ranek. Nie mogła jednak i z tego skorzystać. Pilniejsze i ważniejsze było porozumienie się z poszkodowanymi. Rozmowy te, wyczekiwanie po przedpokojach, świecenie oczami przed ludźmi, oszukanymi przez jej własnego męża, były dla Bogny prawdziwą torturą. Patrzano na nią podejrzliwie i obrażająco, bez żenady używano zwrotów obelżywych, przeważnie jednak zgadzano się dość łatwo. Ludzie ci potrzebowali pieniędzy i przyrzeczenie natychmiastowej wypłaty wystarczyło do uzyskania ich wielkoduszności, nie chcieli czekać, a proces mógłby potrwać kilka miesięcy. O mało co jednak nie rozbiło się wszystko o zdecydowany upór jednego z nich, doktora Falczyńskiego. Przyjął bognę bardzo niegrzecznie, nie tylko nie podał jej ręki, do czego już zresztą zdążyła się przyzwyczaić, lecz nawet nie wskazał krzesła, chociaż słaniała się na nogach. Wysłuchawszy prośby, powiedział Ja tego nie zrobię, szuje należy tępić. W ogóle dziwię się bezczelności przychodzenia do uczciwego człowieka z takimi propozycjami. Powinien otrzymać jak najwyższy wymiar kary. Za dużo łajdactwa namnożyło się na świecie. Ja będę ostatni, który przyłoży rękę do wydobywania z kryminału takich ptaszków. Wśród łez zaczęła go znowu prosić, przekonywać, że jej mąż nie jest złym człowiekiem, a znalazł się pod złymi wpływami. Że nawet gorsi zbrodniarze zasługują przecie na odrobinę litości, na humanitarne przebaczenie, na chrześcijańskie miłosierdzie, że i tak poniósł straszną karę. Proszę pani, przerwał doktor, przyznałbym jej rację o tyle, o ile podobne wypadki byłyby rzadkością, ale dziś świat przeżywa wprost epidemię defraudacji, nadużyć, złodziejstw i przekupstwa na stanowiskach publicznych. Za dawnych czasów, gdy opinia społeczna zależała wyłącznie od mężczyzn, przedsiębrano w podobnych chwilach wyjątkowe środki zaradcze i noszono rzecz złą w zarodku. Dziś, kiedy do życia weszłyście Wy, kobiety, z łatwością, a bez umiaru, szafujące tak zwanym humanitaryzmem bo kobiety na ogół są obojętne w kwestiach etyki nastąpiło osłabienie moralnej odporności a do takiego osłabienia ja ręki nie przyłożę rozumie mnie pani cóż mogła rozumieć musiała ratować tego biedaka oczywiście zrobił źle zrobił brzydko popełnił rzecz hańbiącą ale przecież zawsze był uczciwym człowiekiem musiała go ratować za wszelką cenę kosztem największych upokorzeń wprost od zawziętego lekarza pojechała do pani karasiowej której brat, hrabia Szymon Dobrojecki, był kuratorem szpitala imienia Dobrojeckich, gdzie właśnie doktor Felczyński pełnił obowiązki dyrektora. Staruszka przyjęła Bognę z łzami w oczach. Wiedziała już o wszystkim. Zaczęła znowu namawiać Bognę do rozwodu z awarystem. Przyznała jednak, że trzeba go wydobyć z więzienia i przyrzekała interwencję u brata. Zabiegana i do ostateczności wyczerpana Bogna nie miała nawet czasu wpaść do domu. Co pewien czas tylko telefonowała z miasta, by dowiedzieć się, czy nie ma wiadomości z pochorców. Gdy zadzwoniła o siódmej, okazało się, że przyjechał jakiś chłop. Czym prędzej wróciła. W przedpokoju z tobołkiem zawiniętym w czerwoną chustkę na kolanach siedział stary Białorusin, który u pana Walerego za młodo był gajowym. Niech będzie pochwalony, podniósł się i ja tu list do panienki przywiozłem. Rozerwała wymiętą kopertę wewnątrz była kartka. Mogę kupić twoją część wanówki. Daję za nią czterdzieści tysięcy. Jeżeli zgadzasz się, wręcz oddawcy zrzeczenie się, on ci wypłaci należność. Formalności załatw najdalej w ciągu tygodnia ze Stefanem. Ze swej strony stanowczo ci odradzam robienie tego głupstwa. Wyzbywanie się Ziemi, czyli wartości nieprzemijającej, dlaczego bądź na świecie, jest idiotyzmem. Zastanów się i cofnij się. Walery Pochorecki. Macie przy sobie pieniądze? Zapytała gorączkowo. A jakże mam panienko? Zaczekajcie. Szybko napisała zrzeczenie się i pokwitowanie. Przeliczyła pieniądze i odesłała starego do kuchni. Dostaniecie kolację, a gdy wrócicie do pochorców, panu powiedzcie, że bardzo dziękuję i że później napiszę list. Rzeczywiście była panu Waleremu niezmiernie wdzięczna. Chociaż teraz wiedziała, że uzyskana odeń kwota. Nie pokrywa wszystkiego.